Za moimi plecami jest już nowa Kondratowicza. W teorii jest całkowicie przejezdna, ale budowa jeszcze się nie zakończyła, bo przejezdna jest tylko i wyłącznie dla samochodów. Dla rowerzystów jeszcze nie. A jak to dokładnie wygląda? Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Lecimy bezpośrednio nad ulicą Kondratowicza i tutaj nad stacją metra Brudno, bo cała ulica Kondratowicza w ramach przebudowy i właściwie budowy metra w tym miejscu i przebudowy samej ulicy zmienia się dosyć mocno. O ile sama ilość pasów jezdnych w jednym i w drugim kierunku pozostaje taka sama, o tyle najważniejsze zmiany to oczywiście zieleń, nowe drogi rowerowe, nowe chodniki i nowe miejsca parkingowe i ogólnie posegregowanie nowej ulicy względem tego, jak to miało wyglądać wcześniej i jak teraz to będzie wyglądać na nowym układzie jezdnym. Pierwsze, co możecie zobaczyć w stosunku do tego, jak to wyglądało wcześniej, to jest to, że obydwie jezdnie są do siebie zbliżone. I to jest podstawowy element. Czemu tak się stało? Ponieważ w przeszłości była tutaj rezerwa na przyszłą możliwą do zrealizowania trasę tramwajową. Powstała linia więc tramwaje tutaj oczywiście nie powstaną. Dlatego ta rezerwa mogła zostać całkowicie zlikwidowana. Oczywiście możecie zobaczyć, że nie wszędzie. I teraz pytanie, czemu nie wszędzie ta rezerwa tramwajowa została pozostawiona, bo tutaj możecie zobaczyć, zaczyna się stacja metra Kondratowicza, ta część przebudowy była właśnie robiona w ramach metra, no i czemu tutaj już ta rezerwa i ta przestrzeń pomiędzy obydwoma jezdniami jest taka duża? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ w tych miejscach projekt samej ulicy był do odbudowy w ramach tego, jak to wyglądało przed przebudową. Czyli metro musiało, a konkretnie wykonawca, odbudować całą ulicę tak samo, jak wyglądała przed rozpoczęciem prac budowlanych, bądź zgodnie z już wtedy zatwierdzonym projektem budowy, jak będzie to wyglądać po przebudowie. Niestety prace projektowe nad nową Kondratowicza rozpoczęły się w trakcie budowy metra i nie były skoordynowane ze samą tą częścią i tylko część prac można było zrealizować w ramach nowej Kondratowicza. Dlatego sama przestrzeń pomiędzy jezdniami pozostała i wygląda jak wygląda. Co jest oczywiście minusem, jeżeli chodzi o to, jakby mogła wyglądać cała zwężona, żeby ta przestrzeń była trochę bardziej odzyskana, no ale tak to niestety wygląda. Też tutaj oczywiście aspektem jest takim, że nie można zmieniać zbytnio projektu już kiedy jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, bo każde tego typu zmiany są trudne, żeby można było cały czas nie utracić środków europejskich. To tak, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Natomiast może przejdźmy do tego, co faktycznie się zmieniło i jak to tutaj ta przestrzeń jest. Możecie zwrócić uwagę, że wszędzie mamy nowe drogi rowerowe. Teraz już są asfaltowe, wcześniej były z chodnika lub w niektórych miejscach z asfaltu połączonego z chodnikiem. Teraz to wygląda dużo lepiej i są też te trasy dla osób niewidomych, tutaj w postaci takiego chodnika, prowadnic. No i możemy zobaczyć nowe miejsca parkingowe, ładnie, równolegle do ulicy poustawione, tak jak jest to najbezpieczniej. Same miejsca z kopertami dla osób niepełnosprawnych spełniają aktualnie najnowsze standardy, czyli musi być na tej samej wysokości chodnik od takiego miejsca, żeby można było na spokojnie na wózku inwalidzkim wyjechać z tego miejsca, jak i również na spokojnie się do niego dostać. Same przejazdy i same nowe skrzyżowania mają przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe zazwyczaj z każdej strony. I o tym, jak to wygląda, powiem za chwilę, bo tu oczywiście nie ma kontrowersji, tutaj jest parę minusów. Natomiast dobrze jest to zrobione w ten sposób, że ogólnie wszystkie trasy, chodniki i ścieżki rowerowe są tak zrobione, żeby nie musiały się mimo wszystko na jakoś szczególnie przecinać, chociaż się dosyć dużo jest tych przecięć i kolizji pomiędzy rowerzystą a pieszym jest też mimo wszystko całkiem dużo. Też co warto powiedzieć, to jest to, że wszędzie są oczywiście nowe wysepki dla autobusów, które tutaj się trzymują, choć sam przystanek Park Brudnowski nie ma aktualnie żadnych wysepek i przystanek jest jeszcze niefunkcjonujący, on niedługo zostanie oddany do użytku. Na całej nowej ulicy Kondratowicza jest oczywiście dosyć dużo nowych drzew. 491, dokładnie tyle, 200 z nich zostało już posadzonych w ramach metra i około 300 już tutaj wcześniej rosło, czyli trochę jest ich tutaj faktycznie więcej niż było wcześniej. Ponadto oczywiście mnóstwo krzew i bylin, łącznie ponad 100 tysięcy,
będą w tym miejscu posadzone, a właściwie większość z nich już tutaj jest poukładana. Natomiast to nie jest tak, że wszystko jest już oddane do użytku. Ale jak widzicie, w tym miejscu, jak powiedziałem przed chwilą, przystanek autobusowy Park Grudnowski jeszcze nie jest użytkowany przez autobusy i przez pasażerów. O tyle również drogi rowerowe w nie wszystkich miejscach mają już wszędzie wylany asfalt z tą częścią już ścieralną. To możemy zobaczyć właśnie w tym miejscu, gdzie nie mamy jeszcze żadnej warstwy asfaltu. O ile chodniki zazwyczaj już wszędzie są zrobione pod już ostateczny element, ostateczny kształt, o tyle ścieżki rowerowe nie wszędzie tak wyglądają. Też jest oczywiście, widzicie tutaj dosyć mnóstwo barykad, tak tylko i wyłącznie, żeby piesi mogli przechodzić tam, gdzie mogą, czyli po prostu po najmniejszej linii oporu do przejścia dla pieszych i dalej swoją drogę docelową. Też co się zmieniło na pewno w stosunku do tego, jak to wyglądało wcześniej, to jest to, że teraz wszystkie przejścia dla pieszych na tej ulicy mają sygnalizacje świetne, co wcześniej nie było w tym miejscu tak to zrealizowane. I tu dochodzimy do kolejnego aspektu, gdzie było całe zaplecze budowy, najpierw metra, teraz zaplecze budowy, przebudowy Konatowicza. I tutaj możecie zobaczyć, że po prawej stronie mamy zupełnie ani nowych chodników, ani nowych ścieżek rowerowych. To jeszcze nie zostało zrealizowane, to będzie realizowane przez najbliższy miesiąc. Czemu miesiąc mówię? Ponieważ do czerwca, mniej więcej w czerwcu ma zakończyć się cała przebudowa Kondratowicza i wtedy będziemy mogli już powiedzieć, że cała ta ulica ma ostateczny kształt i jest całkowicie przejezdna. Ale dojdźmy do tego, o czym powiedziałem na wstępie w filmie, że Kondratowicza jest, owszem, przejezdna na całym odcinku dla samochodów, ale nie dla rowerzystów. I teraz zwróćcie uwagę tutaj na skrzyżowanie bezpośrednio i na wszystkie inne skrzyżowania i na drogi rowerowe, czy one są już gotowe i oddane do użytku. O ile rowerzyści oczywiście jeżdżą, tak jak tutaj widzimy ponad w czerwonym, jeżdżą po nowych ścieżkach rowerowych. O tyle one nie są oddane do użytku, co możemy zobaczyć na podstawie tego, że w niektórych miejscach są poustawiane specjalne barykady, aby rowerzyści nie mogli skorzystać z przejazdów rowerowych czy z innych odcinków ścieżek rowerowych. Co to oznacza? Oznacza to, że w teorii aktualnie na Konatowicza nie ma legalnej możliwości przejazdu rowerem, bo w teorii jest ścieżka rowerowa, ale jest nieoddana do użytku, więc tak naprawdę przydałoby się jechać tutaj ulicą. Co jest trochę kuriozalne. Możemy to zobaczyć, największy kuriozum jest właśnie przy ulicy Chodeckiej. Zwróćcie uwagę, że tutaj wszystkie, i szczególnie przy wszystkich skrzyżowaniach, wszystkie przejazdy rowerowe są pozamykane całkowicie dla przejazdu dla rowerzystów. A przejście dla pieszych są. Dlaczego nie mogło to zostać oddane do użytku jednocześnie? I przejście dla pieszych, i ścieżki rowerowe. Jakby to byłoby trochę dziwne, gdybyśmy mieli całe skrzyżowanie z sygnalizacją świetną, samochody jeżdżące, ale piesi i rowerzyści nie mogliby przechodzić. Kiedy było przejście dla pieszych, a pieszy by nie mógł przejść. Dlaczego nikt się nie dziwi, że jest przejazd rowerowy nieoddany do użytku i już przez dosyć długi okres czasu tak to wygląda? Tak tylko napomknę o tym, bo faktycznie trochę mnie to w tym miejscu irytuje, bo chętnie bym przejechał w tych różnych miejscach już teraz na rowerze, czy na moim monocyklu elektrycznym, ale nie mogę po prostu, bo są barykady, bo nie ma przejść dla pieszych, nie jest włączona sygnalizacja świetna dla rowerzystów, choć zazwyczaj ona jest włączona, tylko jest po prostu pozakrywana przez różnego rodzaju folie. Tak to wygląda, natomiast tutaj na koniec taka ciekawostka, jest jedna winda stacji metra Brudno na samym środku ulicy Konatowicza i jest tylko i wyłącznie to wyjść winda ewakuacyjna dla służb ratunkowych, jakby coś się działo. Tak to było na tyle z tego filmu, jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Informacje na temat tego, że będzie w czerwcu już cała Konatowicza przejezdna, dostałem dzisiaj na konferencji prasowej od rzecznika prasowego Zarządu Dróg Miejskich, więc ta informacja jest całkiem, bym powiedział, aktualna. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!